18 marca w ramach trwającej 143. sesji plenarnej Komitetu Regionów odbyła się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody Europejski Region Przedsiębiorczości. W tegorocznej specjalnej edycji konkursu ERP obejmującej lata 2021-2022 województwo śląskie otrzymało tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W imieniu województwa śląskiego nagrodę odebrał marszałek województwa Jakub Chełstowski. Tytuł, który otrzymaliśmy, czyli Europejski Region Przedsiębiorczości, myślę, że pokazuje, że się idealnie wpisujemy w tą narrację, która wynika wprost z tej nagrody. To jest powód do dumy, ale też powód do tego, żeby wspierać przedsiębiorców, żeby z nimi rozmawiać. Wydawałoby się, że coś to jest niemożliwe jeszcze, ale jesteśmy traktowani bardzo poważnie, nawet jako, de facto nagrodę wskazuje jako liderzy, jeżeli chodzi o strategię, jeżeli chodzi o wpisanie się w polityki Unii Europejskiej, Komitetu Regionów, w polityki rządowe. To się nam udało, ale to też ciężka praca, żeby pokazać, że ten tytuł naprawdę nam się należał i nasza strategia Zielone Śląskie 2030 będzie realizowana. To jest nasze zadanie, to jest nasza ambicja. Chcemy za parę lat właśnie pokazywać, że transformację można przeprowadzić sprawiedliwie, dobrze, można się rozwijać, tworzyć przyjazny, zielony region, niskoemisyjną gospodarkę i to jest nasze zadanie. Komisja to dostrzega, ja się osobiście bardzo cieszę, że te nasze założenia zostały przyjęte i te wyróżnienie na równi z Francuzami, z Hiszpanami wskazuje nam, że jesteśmy we właściwym gronie. Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego, podkreśla rolę śląskich przedsiębiorców w otrzymaniu wyróżnienia przez województwo. To oni, według Wojciecha Kałuży, są krwiobiegiem śląskiej gospodarki. Ta nagroda tak naprawdę jest ku przyszłości. Może faktycznie przyjmijmy takie podniesienie, że myślimy o przyszłości. Faktycznie województwo śląskie wykonało gigantyczną pracę. Możemy być dzisiaj, to jest swoisty powód, dzisiaj ta nagroda do radości, do dumy, ale zarówno przez zarząd województwa, przez mieszkańców, ale przede wszystkim, szanowni państwo, przez przedsiębiorców, bo to oni stanowią o naszym krwiobiegu gospodarczym i to oni tak naprawdę wykonali tak naprawdę tytaniczną pracę. Patrzymy ku przyszłości, to też jest związane z naszym nowym regionalnym programem operacyjnym, z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, gdzie tak naprawdę większość środków będzie adresowana, kierowana do firm, do przedsiębiorstw. Według Jana Kawuloka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego, samorząd województwa potrafi współpracować pomimo różnic politycznych. Większość tych głosowań sejmikowych nie jest tam jakoś tylko i wyłącznie politycznych. Większość rozwiązań, które proponuje marszałek, zarząd, są przyjmowane większością głosów, a jak w przypadku strategii nawet jednogłośnie, co na pewno jest olbrzymim wyróżnieniem dla zarządu. No, dzisiejsze wyróżnienie to już jak gdyby jest efekt bardzo, bardzo znaczący w Europie, w skali Polski, naszego regionu, ale to też jest przykład, że zewnętrzny obserwator widzi pozytywne działania. Nieraz my koncentrujemy się na drobnej porażce, szczególnie dziennikarze, przepraszam, a nie widzimy potężnego sukcesu. A życie się składa jednak z jednego i z drugiego. I cały czas problem jest w tym, żeby tych było 95% tych pozytywnych, a 5% tych negatywnych.